przychodzi mi rozmawiać z Państwem, stać na scenie podczas Speedway Gala organizowanych przez Towarzystwo Żużlowe Stalu Gniezno. Ale jak Państwo wiecie, po raz pierwszy w niestety innej roli niż do tej pory, już nie prowadzącego, nie tego, który mógł się tu przed Państwem wygłupiać, ale tego, który za te wygłupy niestety odpowiada. I muszę powiedzieć, że dla prezesa ukochanego klubu nie ma nic przyjemniejszego niż po blisko 5 miesiącach diety, a za taką uznaję ja oraz wszyscy inni zapaleńcy, z jakimi pracuję na co dzień, okres zimowy, okres bez Speedwaya, nie ma nic piękniejszego niż po tych 5 miesiącach diety spojrzeć Wam w oczy i móc powitać Was, tych, którzy kochacie ten klub tak jak my, Was, kibice Startu Gniezno. Dziękuję Wam, że jesteście. Moi drodzy, na tej scenie znajduje się wiele ważnych przedmiotów, wiele atrakcyjnych przedmiotów, kolorowych, jak widzicie, ale jest jeden przedmiot, który ma dla nas bardzo duże znaczenie. Jest dla nas bardzo ważny, bo jest symbolem tego wszystkiego, co mamy za sobą, mamy za plecami w zeszłym, 2008 roku, w zeszłorocznym sezonie. Myślę tutaj o tym skromnym pucharze, który wywalczyli żużlowcy Startu Gniezno w roku ubiegłym, pucharze za awans do pierwszej ligi. Doskonale kibice Startu Gniezno wiedzą, czym okupiony był ten awans, czym okupiony był ten sezon i jak trudny to sezon był dla gnieźnieńskiego środowiska sportu żużlowego. I pewnie tego pucharu by tu nie było i pewnie nas by tu nie było, aż nie chcę mówić dalej, pewnie i klubu by nie było, znów gdyby nie wy. Gdyby nie wy, drodzy kibice, i gdyby nie wy, drodzy wielcy przyjaciele Startu Gniezno. I ponieważ mamy pierwszy raz w tym roku okazję spotkać się w tragicznym gronie, to pozwólcie mi, że powiem raz jeszcze Wam bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo zależało nam, jako działaczom Startu Gniezno, po zakończonym szczęśliwie ubiegłorocznym sezonie, po tym zakończeniu, które dla nas tak naprawdę było spłaceniem długu, który zaciągnęliśmy u Was, długu zaufania, ale też taką chęcią zrehabilitowania się za to wszystko przykre, co Was i nas dotknęło w roku ubiegłym, zbudować silny, mocny zespół na kolejny sezon 2009. Zdecydowanie trudniejszy z pewnością, bo w pierwszej lidze. Bardzo nam zależało, aby zacząć tą budowę od chyba najważniejszej cegiełki, jaką jest osoba trenera. I tak się stało. Dość szybko zdążyliśmy porozumieć się z nową twarzą, przynajmniej w Gnieźnie, ale też człowiekiem, który być może wielkiej karty trenerskiej jak dotąd nie ma, ale mamy nadzieję, że zapisze ją złotymi zgłoskami. I będą to zgłoski, nie tylko złote, ale czerwono-czarne. I to właśnie od Mirka Kowalika, bo o nim mówię, rozpoczęliśmy budowę zespołu na sezon 2009. Nie chcę obiecywać złotych gór. Ani ja, ani trener Mirek Kowalik, ani zarząd, który reprezentuje, ani ci wielcy przyjaciele, którzy za nami stoją. Możemy Wam tylko obiecać jedno, że będziemy nadal poświęcać niemal całe swoje życie, choć mówiąc to, myślę o naszych rodzinach, które tak rzadko oglądają nas w domu, niemal całe swoje życie poświęcać Startowi Gniezno. I wierzę, że jeśli tak będzie, jeśli będziemy się poświęcać, to kiedyś na tej ziemi wykiełkuje to zboże i kiedyś będziemy się cieszyć. Może z awansu do wyższej ligi, a może po prostu z każdego po kolei zwycięstwa, które mam nadzieję stanie się zasługą zawodników, których Państwo za chwilę zobaczą. I na koniec jeden apel. Bardzo bym chciał, marzy mi się taka sytuacja, chyba nawet bardziej niż zwycięstwa, punkty, laury, splendor dla zespołu. Marzy mi się taka sytuacja, abyście Państwo zawsze, wtedy kiedy ta drużyna przegrywa, wtedy kiedy wygrywa, zawsze z nimi byli i aby ta drużyna zawsze mogła na Was liczyć. Żeby zawsze czuli, że jesteście za nimi, że jesteście z nimi na dobre i na złe, bo wtedy im będzie się zdecydowanie lepiej jeździło, zdecydowanie lepiej narażało swoje życie, walczyło o punkty. No i będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy wszyscy jedną wielką, sportową, żużlową rodziną, którą można nazwać wielkim Startem Gniezna. Takie mam nadzieję. Thank you.
Jezus to ma wszystko.